Druga edycja Festiwalu Zabytków Techniki połączona została z dziesięcioleciem muzeum. Rekonstrukcja najważniejszych wydarzeń z historii Jaworzyny Śląskiej, wystawa pojazdów PRL, a także pierwszy przejazd zabytkowym taborem po trasie parowozowej. Dzisiaj w muzeum inaugurujemy naszą trasę parową. Wjedzie ona przez najważniejsze części muzeum, m.in. przez dźwig węglowy, żuraw do nawadniania parowozu, zabytkową obrotnicę oraz zapadnię kolejową. Projekt ten sfinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez cały 2011 do 2014 kontynuowaliśmy pracę, a dzisiaj mamy nasze wielkie święto i jeździmy już po trasie. Zwiedzanie odbywa się w trakcie przejazdu składem prowadzonym przez polską lokomotywę lub czechosłowackim wagonem motorowym Motorak. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym otworzyliśmy szlak taki komunikacyjny, po którym to będziemy Państwa wozić po naszym terenie muzeum, chcąc Państwu opowiedzieć, jak kiedyś funkcjonowała parwozownia. Chcemy pokazać Państwu nie tylko urządzenia, ale również budowle, które służyły przy pracy tych parowozów. To taki był mój pomysł, tylko że to miała być jeszcze większa ta trasa, żebyśmy jeździli z taką pętelką, no ale za dużo tego taboru jest. Po prostu gromadzimy ten tabor, przypomniał pan doktor, nasz wspaniały fundator muzeum, który no po prostu stara się o to, żeby taka pamiątka, która kiedyś służyła PKP, jak stare wagony, stare jakiś tabor, prawda, lokomotyw starych, parowych, czy to spalinowych, elektrycznych, żeby to nie zaginęło. Festiwal Zabytków Techniki to najnowszy projekt Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku, poświęcony krótkiej, ale niezwykle barwnej historii Jaworzyny Śląskiej.